Dyskusja w trakcie panelu była bardzo interesująca. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od kierunków inwestycji wspomagających regiony. Koncentrowaliśmy się na inwestycjach drogowych, wodno-kanalizacyjnych, ale doszliśmy do wniosku, że w obliczu wojny i turbulentnych zmian w otoczeniu wyzwaniem są inwestycje w energetykę, w szczególności w transformację energetyczną, w energetykę odnawialną. Na pewno interesującym wątkiem była kwestia równomiernej alokacji środków między regionami, zarówno w skali Polski, jak też w Europie, a także sprawność zarządzania centralnymi programami, które służą redystrybucji środków unijnych na poziom regionów.